W dzień wyborów również dziennikarze Wiadomości Wrzesińskich świecili obywatelskim przykładem. Nasz redakcyjny kolega Łukasz Różański oddał swój głos w obwodowej komisji numer 6, czyli w gimnazjum numer 1 przy ulicy Kosynierów. Łukasz najpierw sprawdził, czy nie pomylił miejsca do głosowania. Potem od członka komisji otrzymał karty do głosowania. Na żółtej liście skreślił kandydata do Senatu, natomiast na białych kandydata do Sejmu. Wrzucenie kart do urny to już sama przyjemność, a więc zachęcamy do głosowania.